Ten psalm wraca do takiego doświadczenia naszej pamięci. Co pamiętamy? Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy przeszli jeszcze raz historię zbawienia, czyli tego wszystkiego, co Bóg on w naszym życiu zrobił, bo z tego rodzi się miłość. Bóg o nas pamięta. Autor psalmu mówi: pamiętaj o nas, ale czy my pamiętamy o Bogu? Czy my pamiętamy o tym wszystkim, co się zadziało w naszym życiu, w których momentach doświadczyliśmy Jego troski, Jego miłości? Czy mamy to gdzieś w sercu wpisane? Bóg jest dobry. Psalmista wraca do tego, że Bóg jest dobry, ale ja mogę o tym nie pamiętać. I myślę, że ten zwrot, cały ten psalm jest trochę takim wołaniem, żebyśmy to my pamiętali o Bogu, który jest miłosierny, który jest dobry i łaskawy, co jest zakończeniem dzisiejszego psalmu. Tak, Bóg jest dobry i łaskawy. Bóg się o mnie troszczy. Bóg chce być blisko i kłopot zaczyna się wtedy, kiedy ja o tym zapominam. Jeżeli będę znał drogi Pana, jeżeli będę nimi szedł, nic złego się nie stanie. Pamiętajmy, że Bóg jest tym, który jest dobry i łaskawy.